Chciałbym przedstawić Państwu system projektowania na zamówienie grawitacyjnego przenośnika wałkowego. Autorem tego systemu jest pan Adam Wzorek. Stanowi on istotną część jego pracy dyplomowej, której opiekunem miałem przyjemność być. W dalszej części zobaczą Państwo prezentację tego systemu w działaniu, nagraną przez pana Adama Wzorka z moim komentarzem głosowym. Proces projektowania przenośnika rozpoczyna się od otwarcia pliku arkusza kalkulacyjnego, w którym osadzony jest system ETO. W tym arkuszu można wybrać z istniejącej bazy konstrukcji konstrukcję istniejącą. Takie dwa przypadki zostaną pokazane. W tej sytuacji dane dotyczące projektowanego obiektu są już gotowe. Możemy je tylko poprawiać. Możliwe jest także wybranie projektowania nowej konstrukcji. W tym przypadku należy wypełnić formularz danych. W celu ułatwienia sobie tego zadania można obejrzeć, jakimi zespołami dysponuje konstruktor. Dysponuje segmentem prostym i segmentem łukowym. Projektowanie odbywa się w trybie interaktywnym. Konstruktor buduje model z inteligentnych zespołów i ręcznie redaguje dokumentację. Pan Adam Wzorek nie zdecydował się na automatyzację projektowania w większym zakresie. I przyjrzyjmy się teraz fazie wprowadzania danych. Wprowadzane są dane dotyczące transportowanego obiektu, rolek nośnych wraz ze sprawdzeniem wytrzymałości, a następnie określana jest wysokość początkowa i dobierana liczba segmentów prostych, segmentów łukowych lewych, ewentualnie prawych. Ten proces kończy obliczenia wysokości końcowej i kąta spadku. Przyjrzyjmy się temu procesowi projektowania. Warunek wytrzymałościowy został spełniony, znamy wysokość końcową i znamy także kąt pochylenia. Jedyne co pozostaje to targowanie się z klientem, a więc określenie wysokości rabatu. Znamy cenę netto i cenę brutto i możemy przystąpić do zapisu konstrukcji w bazie danych. Ten zapis kończy fazę wstępno projektowania. Dalej przechodzimy do budowy modelu w programie Autodesk Inventor. Następuje utworzenie nowego modelu zespołu na podstawie specjalnie przygotowanego szablonu, a następnie faza wstawiania składników, którymi są tak zwane inteligentne zespoły. Składniki, z których pan Adam buduje zespół, to są tak zwane inteligentne zespoły, których konfigurację za pomocą tego okna dialogowego przeprowadza. Jako pierwszy zostaje wstawiony segment prosty, a następnie segment łukowy o kącie 60 stopni. Kiedy model jest gotowy, następuje jego zapis i przystępuje się do redagowania płaskich rzutów dokumentacji 2D.
na podstawie rzutu bazowego, tworzone są półautomatycznie rzuty pochodne, konkretnie rzuty prostokątne. Po ich wygenerowaniu dobrze jest dokonać przeglądu poszczególnych rzutów, sprawdzić poprawność zredagowanej dokumentacji 2D. I tak wygląda gotowa dwuwymiarowa dokumentacja. Dziękujemy Państwu za uwagę.